Boxdel zapowiedział wielkiego olbrzyma i nuklearne wysadzenie branży Freak Fight oraz karier influencerów, ale wciąż nic nie opublikował, oprócz łudzenia widzów, że film niedługo się pojawi. Poinformował, że nie jest już w Federacji Fame, opublikował swoje pierwsze zarzuty w stronę Wardęgi, które bardzo rozwścieczyły Druida i zaraz podsumujemy wszystko, co na ten moment wiemy. Dodatkowo pogadamy o youtuberze Nikocado Avocado, który przez ostatnie 2 lata wrzucał wcześniej nagrane filmy, prowadząc eksperyment społeczny, a jego odklejona otyła persona okazała się tylko kreacją. Streamer Dr. Disrespect odniósł się do zarzutów o bycie PDF-em, a na koniec pogadamy o końcu serii Oj Wojtka z rekordowego okrążenia świata. Jakieś 2 lata temu wspominałem w swoich newsach o dosyć kontrowersyjnym youtuberze, czyli Nikocado Avocado, który dosłownie zajadał się na śmierć dla pieniędzy z wyświetleń. Sytuacja tego gościa była o tyle kontrowersyjna, że jego content mukbangowy, czyli jedzenie przed kamerą i mówienie, zaczynał jako szczupły wegetarianin, który normalnie się zachowywał. A wraz z czasem, oprócz drastycznie rosnącej wagi, mogliśmy zauważyć jego niepokojącą zmianę zachowania w jakieś ataki agresji. Kłótnie ze swoim chłopakiem. I żarcie coraz to większych ilości jedzenia. W najgorszym momencie, jak Nikocado bił rekordy swojej wielkości, to z całej sytuacji sobie żartował, robił jakieś skecze, że jest chory w szpitalu, ciągle wrzucał jakieś prowokacyjne filmy, chwaląc się swoją wielkością i sprzedawał prowokacyjny merch, gdzie na przykład mieliśmy napisy typu "nie wiem dlaczego grubne". Wstawił też nagrania, jak jest podpięty do aparatury. No ewidentnie nic sobie z tego nie robił, a zaniepokojeni widzowie i youtuberzy próbowali do niego dotrzeć. Co zresztą było słuszne, ponieważ jego zachowanie sugerowało, że zaraz się zaje na śmierć, ale i tak to będzie robił, ponieważ ma z tego wyświetlenia i pieniądze. Powstała na jego temat cała masa filmów, na które czasami odpowiadał w dość specyficzny do siebie sposób, ciągle ignorując wszystkie zmartwienia widzów. No! No i były w zasadzie 2 opcje. Albo to wszystko jest kreacją i Nikocado troluje, by zaraz zrobić wielką metamorfozę i zamknąć wszystkim mordę, albo zażre się na śmierć. Jak się okazuje, na szczęście spełnił się ten pierwszy scenariusz, ponieważ Nikocado wstawił film pod tytułem 2 kroki przed, gdzie na pierwszy rzut oka możemy zaobserwować jego gigantyczną metamorfozę i pochwalił się w tym filmie stratą 113 kilogramów. Today I woke up from a very long dream that I also woke up having lost 250 pounds off of my body. Na początku wyśmiał całe zjawisko nagonki internetowej wokół jego persony i nazwał widzów mrówkami. I feel as if I'm monitoring ants on any ant farm. And you will continue to consume these stories about me for as long as I tell the internet stories that permeate and linger and infect the minds of the ants. Influence the ants. Brainwash the ants. You are the ants. Co ciekawe, to cały proces chudnięcia zajął mu około 2 lat. I przez ten cały czas nieaktywności rzucał filmy, które zostały nagrane wcześniej. Więc tak naprawdę do ostatniego momentu widzowie byli przekonani, że gość jest ekstremalnie otyły i jego kres może się zbliżać. Trzeba przyznać, że ekspercko rozegrał te szachy i wszystkim zamknął mordę, co widać po komentarzach. Natomiast pojawiło się też sporo zarzutów, że schudł za pomocą Ozempiku, czyli bardzo silnego leku na odchudzanie. Ewidentnie zmieniło się też jego zachowanie i z powrotem zrobił się po prostu normalny, co potęguje teorię, że cała ta akcja była zaplanowana. I można było się tego spodziewać, ponieważ to była tak naprawdę jego jedyna karta wyjścia z więzienia i odcięcia się od wizerunku tego niestabilnego emocjonalnie otyłego odklejusa. Ale ludzie dokopali się nagrań, jak w zasadzie sam zapowiada taki scenariusz i zrobienie eksperymentu społecznego. I am always 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment I've come to know. Certainly the greatest social experiment my entire life. Trochę bawi mnie to, jak chłop bawi się w Jokera i mówi o tym tak bardzo poważnie, ale wiadomo, plan był mastermindem i rozumiem, co chciał tym wszystkim przekazać. Z tego, co zrozumiałem, to chodziło mu o to, że kierował umysłami widzów jak mrówkami i gdy każdy myślał, że jest otyłym odklejeńcem bez kontroli nad własnym ciałem, to rzeczywistość była inna i on sam chciał, by widzowie tak myśleli. Brakuje mi tutaj tylko jakiegoś dokumentu, który w jakiś sposób podsumował
podsumowałby te 2 lata? Jak to przeżywał, jak to wyglądało z jego prywatnej perspektywy, może jakieś pierwsze treningi, jakieś przebitki na to, co mówili o nim youtuberzy. Taki film to już w ogóle byłby kosmos, a tak to po prostu żre makaron ze swoją papugą, więc według mnie zmarnował potencjał na zajebisty film dokumentalny. Jestem też ciekaw jego kolejnych ruchów, bo albo teraz historia się powtórzy i znowu schudego, normalnego ziomka zamieni się w to, co było ostatnio, albo będzie kontynuować te mukbangi, które jednak powoli się znudzą widzom. Według mnie najlepsze wyjście to byłaby zmiana w fitnessowy kanał. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie w komentarzach. Jutro o 20:00 na moim Discordzie odbędzie się gierka z widzami w War Thundera. Jest to jedna z największych gier wojennych na rynku i zagracie w nią na każdej platformie za darmo. Kontroluj ponad 2500 czołgów, samolotów, helikopterów i okrętów pochodzących z 10 mocarstw. Począwszy od starych dwupłatowców z XX wieku, aż po nowoczesne odrzutowce i czołgi bojowe. Społeczność gry liczy ponad 70 milionów użytkowników, którzy toczą tam bitwy z siłami lądowymi, powietrznymi oraz morskimi. Pojazdy można przerabiać pod siebie, dodając specjalne moduły oraz zmieniać ich wygląd. A mapy są wzorowane na prawdziwych lokacjach i praktycznie całe otoczenie możecie zniszczyć. Dodatkowo War Thunder posiada jeden z najbardziej zaawansowanych modeli uszkodzeń pojazdów w świecie gier. Jak wpadacie jutro na gierkę, to zarejestrujcie się z linku w opisie oraz z przypiętego komentarza. Nowi gracze oraz ci, którzy nie grali przez 6 miesięcy, mają do odebrania ogromny pakiet bonusowy, który obejmuje pojazdy premium, ekskluzywny dekorator pojazdów orzeł wartości, 100 tysięcy srebrnych lwów oraz 7 dni konta premium. I oferta jest dostępna tylko przez ograniczony czas. Po zapowiedzi serii na kanale Oj Wojtka, w której miał odwiedzić każdy kraj na świecie w najkrótszym czasie, od razu pojawiły się obawy, czy jest on w stanie faktycznie to dowieść. Pierwszy film serii spotkał się z bardzo słabym odbiorem, gdyż był on po prostu 15-minutową reklamą loterii, która pierwotnie miała opłacić całą podróż dookoła świata. Oliw do ognia dolały kolejne publikacje, które formatowo nie spodobały się widzom i na początku Wojtek jakoś próbował gasić ten pożar i zapowiedział zmiany, które wejdą do filmów. Będzie więcej na pewno spontaniczności, będzie więcej takiego szycia na bieżąco, dzięki czemu te odcinki będą i fajniejsze, i ładniejsze, i zmontowane w bardziej przystępny sposób dla was. Jednak to nie wystarczyłoby utrzymać wysokie wyświetlenia, co wypompowało Wojtka z dalszej energii do działania. Kilka dni temu dodał film, który wyłamuje się z podróżniczej konwencji Daily i przez 30 minut tłumaczy powód swojej decyzji. I na początku tłumaczy, dlaczego zdecydował się na aż tak ambitny pomysł. Oczywiście chodziło o urozmaicenie polskiego YouTube'a. Postanowiłem odwiedzić wszystkie kraje świata najszybciej w historii, nie po to, żeby potem się tasować do tego rekordu, bo nawet się nie zgłosiłem do Guinnessa, tylko dlatego, że uznałem, że to będzie fajna seria na YouTubie, że to jest fajna klamra, która nada takiego dynamizmu, codziennie inny kraj, codziennie inny odcinek. Wyjaśnił też backstage'owy problem z loterią, gdyż obsunął się projekt budowy mieszkań, które miały być w niej do wygrania. Przez to obsługę nie mógł nagrywać dobrych filmów promujących loterię, która miała sponsorować całą wyprawę. Z tego wszystkiego bardzo mało sypiał, gdyż latanie z kraju do kraju, akceptowanie montażu czy miniatur po prostu pochłaniało więcej godzin niż sama doba. Od razu po przebudzeniu napiłem się wódki. Po kilkunastu takich nocach, gdzie się śpi 1 godzinę, 2, 3, może 4, miałem tak silny lęk przed wyjściem z łóżka i pędzeniem na kolejny samolot, że po prostu nie mogłem się przełamać. Czułem, że żadna kawa mi nie pomoże. Więc to też trochę nam pokazuje, że od tej strony logistycznej tak ogromny projekt nie został odpowiednio zaplanowany. Wojtek przyznał, że krytyka widzów bardzo go podłamała i dodatkowo doszedł aspekt znikającej kasy. Gdy okazało się, że loteria idzie gorzej od jego poprzedniej loterii, no to poważnie się przestraszył. Falstart z tą serią. Loteria idzie gorzej niż Oj Wojtkowa, Oj Domkowa. Dużo gorzej idzie. Poczułem znowu mega stres, bo czułem, że przynajmniej jak wystartuję, to będę miał pieniądze na to. A biorąc pod uwagę odbiór i że nie sprzedaje się e-book, to... Ja ci jutro kupię obiad. Nie kupisz, bo ci będę płacić. Ej! Po czasie sam doszedł do wniosku, że seria jest niestety skazana na porażkę, a on już więcej od siebie nie jest w stanie dać. Dlatego rezygnuje z filmów Daily. Kiedy wleciał pierwszy, drugi, trzeci odcinek, pomyślałem, że ta koncepcja jest po prostu skazana na porażkę, że... Ja już więcej od siebie dać nie mogę. Jak jednak zaznaczył, nie rezygnuje z całego pomysłu na zwiedzenie wszystkich krajów świata. Ma dalej zamiar to zrobić, ale tym razem bez pośpiechu i spinania się do takiego stopnia. Jestem na etapie, na którym muszę to po prostu zakończyć. Jakby nie kończę swojej kariery z YouTube'em i tak dalej chcę odwiedzić wszystkie kraje świata, ale nie najszybciej w historii. Więc podjął całkiem mądrą decyzję, ponieważ wziął na swoje barki za dużo i oparł się na zbyt ryzykownym biznesplanie. Skoro loteria miała w czasie rzeczywistym cały ten projekt opłacać. Szczególnie, że loterie są owiane bardzo złym PR-em od wielu miesięcy. Widzowie w komentarzach wykazali się sporą wyrozumiałością dla Wojtka. A jak chodzi o same liczby, to Wojtek do tej pory zwiedził 25% świata, wydając przy tym około 700 tysięcy złotych.
Jakiś czas temu przybliżałem wam sprawę doktora Disrespecta, czyli ogromnego amerykańskiego streamera. Około 2 miesięcy temu wokół jego osoby pojawiły się bardzo duże kontrowersje, ponieważ po kilku latach od jego bana na Twitchu, jeden z byłych pracowników wyjaśnił, jaki był powód tego bana. Wcześniej publicznego powodu nie podał ani doktor Disrespect, ani sam Twitch. Okazało się, że chodziło o wysyłanie wiadomości o podtekście do nieletniej osoby. Na początku sam doktor zaprzeczał temu oskarżeniu, jednak pojawiło się coraz więcej pracowników Twitcha, którzy przyznawali, że faktycznie coś jest na rzeczy. Więc wystosunkował swoje oficjalne oświadczenie, w którym sam się przyznał w sumie, że pisał z nieletnią w 2017 roku w niestosowny sposób. Po tych 2 miesiącach, jak już większość osób zdążyła o tym zapomnieć i jeszcze w międzyczasie była afera z MrBeastem, ten nagle odpalił streama na YouTubie, jeszcze raz odnosząc się do całej sprawy i przede wszystkim wytykając Twitchowi hipokryzję i zaprzeczając oskarżeniom z przeszłości. Doktor zwraca się do tego byłego pracownika Twitcha, mówiąc, że nie miał on kompletnie pojęcia o sprawie i podstaw do wypowiadania się w tym temacie, tym bardziej, że oskarżył go o s**ing, którego rzekomo miało nie być. Said that I got banned from Twitch because I was s**ing a minor through Whisper's messages? Do you even know what the legal definition of s**ing is? I do. And yeah, I used Twitch's Whispers, but trust me, I wasn't s**ing anyone. Odwołał się też do osoby, z którą wówczas pisał i podobno ona nie była małoletnia. You also said the word minor, Cody. I even made sure that word was emphasized in my statement. Did any of you consider that the Twitch user may have been over the legal age of consent at the time of the messages? You didn't. Neither did any of these journalists, and neither did Twitch at the time of the ban. Jednak na potwierdzenie jego słów nie przedstawił żadnych dowodów. Na co uwagę zwrócili widzowie z czatu, prosząc go o pokazanie tych wiadomości, które pisał, by udowodnić, że nie dopuścił się żadnych naruszeń. Jednak doktor wyśmiał, pytając, czy jesteśmy w podstawówce. People want, show the message, release the messages, show the messages. What are we in second grade? No i trochę to podsumowało całą jego odpowiedź na aferę. Jeżeli mamy takie oskarżenia i nagle się wraca z wielką odpowiedzią, no to ludzie oczekują jakichś dowodów na obronę. Odpowiedź nie przekonała widzów, a ten jego tekst, czy jesteśmy w podstawówce, to ludzie odpisali, oczywiście, że on myśli o drugoklasistach, my nie, ale dziewczyna, z którą gadał, już tak. I podobnie wielu czołowych streamerów nie uwierzyło w jego słowa. That would mean that in retrospect, his tweet was a rage bait, it was troll, it was fake for attention and for the media outlets to pick up on it. Two, the Gaia employee is saying some complete bullshit. Three, every other person involved, and it was then incorporated those statements, all at the same time lied. And also, 4. Twitch banned one of their biggest money-making machines, their poster boy for their company, banned them outright for not a not minor. Gotcha. Jak pojawią się jakieś update'y w tej sprawie, to wszystkim was poinformuję, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. Teraz pogadamy o Boxdelu, który dalej nie opublikował swojej odpowiedzi, która jest już tak nahypowana, że naprawdę ciężko będzie spełnić oczekiwania widzów. A poza tym jestem ciekaw, ile punktów na naszej tabelce Boxdelingo zostanie uzupełnionych przy okazji ewentualnych tłumaczeń. Ale o jego nadchodzącym filmie za chwilę. Podsumujmy sobie najpierw, jakie rzeczy pojawiły się od mojego ostatniego odcinka. Od jakiegoś czasu w internecie krąży plotka, że Boxdel miał spowodować wypadek, ale przesiadł się z pasażerem, który wziął na siebie odpowiedzialność. Temat pierwszy raz był poruszony pod koniec marca, kiedy Boxdel był w tym cugu nagrywania filmów na mnie i Wardęgę. Podczas rozmowy telefonicznej z Marconiem na streamie powiedział on, że Boxdel spowodował wypadek pod wpływem środków odurzających, do czego miał się przyznać w wywiadzie u szalonego reportera. Chłopie, ja nie mam sobie nic do zarzucenia w tym temacie, ty jesteś bardzo dużo. Tak, oczywiście. Jakie twoje rzeczy? Chłopie, ty jesteś nienormalny, przysięgam ci, nie? Kolejna rzecz, która jest totalnym fejem. Ty jesteś p***ny, przysięgam ci, nie? Tak. Szalonemu reporterowi pytałeś się, czy on to usunie z filmu. Włodarz wtedy wszystkiego się wyparł oraz stwierdził, że są to tylko pomówienia. Kropki jednak zaczęły się łączyć, kiedy szalony reporter pokazał Boxdelowi nagraną rozmowę na Skype'ie z jednym z jego starych znajomych. I Michał, widząc to, strasznie się zestresował. Poprosił o przerwę, po której wrócili do rozmowy. Co ciekawe, to po nagraniach to tajemniczy informator nie dawał od siebie żadnych znaków życia, a finalnie wycofał się z materiału, przez co cały fragment został wycięty z filmu. Gdzieś już chyba widziałem taki scenariusz. Jakiś czas później do tematu wrócił Nitro, gdzie w nawiązaniu do tego wywiadu powiedział, aby dokładnie prześledzić słowa Marconia. Jakby, no nie wiem, o czym oni rozmawiali, bo mnie tam nie było. Ja z szalonym reporterem kontakt to a tak od paru miesięcy jest nieistniejący. Ale całkiem niedawno coś tam było i teraz powie, o powiedz. No ja już nie jestem od tego, nie? Albo wam Sylwester powie, albo być może będą jakieś update'y z prokuratury. Prześledźcie to, co Nathan mówi.
Ostatnio na streamie po swoim powrocie Warnęga poruszył ponownie ten temat, zadzwonił do Nitrozyniaka i zapytał, czy w wyciętym fragmencie chodziło o coś związanego z samochodem. Sergiusz to potwierdził, a Warnęga dodał, że jego wersja zgadza się z tym, co powiedział mu sam Boxdel. Mam pytanie, bo ty tam coś sugerowałeś ostatnio u siebie, że mniej więcej wiesz, o co mogło chodzić w tym filmie Szalonego Reportera pod koniec? No. I czy chodziło coś tam, coś związanego z samochodem? No. Okej. Okay. No dobra, to tyle mi na razie. Chodzi ogólnie o to, że ja słyszałem w tamtym momencie, że ponoć Nathan go tym szantażuje. I de facto Nathan potem coś takiego mówił swoich... No tak, ale ty o tej sytuacji słyszałeś tylko w kontekście Nathana, czy już wcześniej słyszałeś, że coś takiego miało miejsce? Nie, że Nathan coś takiego ma. Aha, okej. Okay. Bo oni jak ze sobą byli i się pokłócili na tym swoim projekcie, to on się przejmował tym Nathanem. Ludzie zaczęli w internecie łączyć kropki i poszukiwać nowych informacji w tej sprawie. No i wynaleźli dwa nagrania. Na jednym Boxdel prowadzi auto jadąc 260 km na godzinę i to prawdopodobnie bez prawa jazdy, które miał w tamtym czasie zabrane. A na drugim jest z Devojakiem, czyli kolegą Isamu, i mówią, że wydarzył się wypadek, a oni debile nagrywają oraz się cieszą. Lubina, nie? Lubina! Debile, wypadek i debile się cieszą. Nagrywają. Wardenga też wielokrotnie wspominał, że Szalony Reporter ma w tym temacie wiedzę oraz materiał, który, cytuję, byłby w stanie wsadzić Boxdela do więzienia. Odnosząc się do zarzutów, w których sugeruje, że jestem w posiadaniu materiałów, za które, cytuję, Boxdel poszedłby do więzienia, stanowczo dementuję. Tak, Boxdel mnie poinformował, że właśnie to nie może wyjść, bo on by poszedł siedzieć. Jednak podobno unika kontaktu ze służbami, które chciałyby go w tym temacie wypytać. I tutaj go Warnęga trochę porobił, bo reporter napisał na Twitterze: miał do mnie dzwonić Warnęga, a zadzwonił prokurator. Strach podawać teraz numer komukolwiek. A co druid mu odpisał? Fajny trap, co? Jak za starych czasów tybijskich. Przynajmniej w końcu odebrałem. Wciąż nie ma jakichś konkretów i solidnych dowodów. Niektórzy do sprawy wrzucają też wątek ojca Boxdela, który jest wysoko postawionym policjantem. Ale na ten moment chyba lepiej wstrzymać się z jakimiś zarzutami, no bo potem pan Boxdel to wykorzysta do zrobienia z siebie ofiary, podobnie jak to było z aktem notarialnym i mieszkaniem dla Olciak podczas Pandory. A wiadomo, jak się okazało, to jednak nie było mieszkanie. Z dodatkowych rzeczy to głos w sprawie Boxdela zawarł Multi oraz Mergani, czyli byłych dobrych znajomych Boxdela, których podobno potem chciał zamieszać w Pandorę 2.0. Multi powiedział, że jego emocje już opadły. Jedyne, co chcę powiedzieć, to, że zawiódł się bardzo na Michale oraz jest mu po prostu przykro. W sensie też się nie spodziewajcie, nie wiadomo, co powiem, ze względu na to, że no już jakby moje emocje trochę opadły. Jak to zobaczyłem, no to nic innego mi się nie cisło na usta, jak pewne słowa, natomiast żeby powiedzieć to tak w miarę normalnie, no to się po prostu zawiodłem. No nie wiem, co mam więcej jeszcze powiedzieć, po prostu jest mi przykro z tego powodu. Mergani krótko podsumował, że Boxdel już po prostu nie jest jego kolegą, oraz że nie podał już mu ręki. Co o tym sądzę? No Boxdel to już nie jest mój kolega. Nieważne, czy to prawda, czy to nieprawda, co on powiedział. Warnęga też na jednym ze swoich streamów zauważył, że Boxdel, który ma ojca policjanta, chodzi w koszulce ACAB, czyli wszyscy policjanci to drania. I co istotne, zobaczcie na to. Ojciec jego jest policjantem, a typ, żeby przylizać dupkę Denisowi Załęckiemu, zakłada koszulkę, że wszyscy policjanci to... że świnie, dranie, obrazi na przykład swojego ojca, żeby przez jeden dzień Denis go bardziej lubi, że o kurde, Boxdel, ale masz koszulkę, jesteś mega prawidłowym gościem. I oprócz tych wszystkich rzeczy boxdelowych, no to nagle znikąd pojawił się Nathan Marcoń, który zaczął zarzucać Izakowi, że ten zdradza swoją żonę. Pytajcie, teraz Wardenga bawi się w rumaka, który mówi, jaka jest prawda. To zapytajcie się, jak macie Wardengę, czy Izak, będąc w Goatsach, zdradzał Paulinkę bardzo regularnie, na przykład z Patką, czy chciał ją zdradzać, jaką Patką, nie wiem, może się dowiecie, może zapytacie, czy chwalił się tym, że go to podnieca, że może zdradzać swoją żonę. I nie odbiło się to jakimś szczególnym echem, natomiast Izak stwierdził, że odniesie się do tego na swoim Twitterze i wszystkiemu zaprzeczy. Człowiek stara się robić fajne rzeczy, dbać o siebie i rodzinę, a teraz oskarżany jestem o rzeczy, które nie miały miejsca. Jest mi po prostu przykro, cierpi na tym nie tylko ja, ale i cała moja rodzina. I tutaj oczywiście w komentarzach wiele osób go wsparło, ponieważ no, Nathan nie jest owiany jakąś wielką wiarygodnością, więc masa osób przymknęła na to oko i nie uwierzyła w jego zarzuty. Ale okazało się, że wpis Izaka bardzo źle się zestarzał i był jego taktyczny tym błędem, ponieważ Nathan zaczął wrzucać kwity z prywatnych rozmów Izaka z jakimiś goatsiarami, gdzie na przykład umawiał się na drinka, dopytywał się, czy te rozmowy zostaną pomiędzy nami, flirtował, no i krótko po publikacji tych screenów
sam się przyznał, że są prawdziwe. Więc wiadomo, jako iż od lat miał nieskazitelny wizerunek, a teraz okazuje się, że mając dziecko i żonę wypisuje i nie wiadomo co robi z tymi gołdsierami, no to ludzi to konkretnie zszokowało oraz zawiodło, co widać po masie komentarzy. Co ciekawe, to już wiele lat temu pojawiały się takie zarzuty wokół Izaka. Wtedy Graczał z Pompa Teamu wyciągnął mu, że ten zabawiał się z jedną z polskich streamerek. Popartych dowodami na zasadzie rozmowy na Facebooku, screeny, nie screeny nagrania rozmów, których jasno i wyraźnie zmówiony, że Ikusia, mając narzeczonego, dawała dupy wielokrotnie Izakowi, który ma żonę, no. Do tego jakoś Izak nigdy specjalnie się nie odniósł, natomiast no teraz trochę kropki zaczęły się łączyć. Po tym wszystkim Izak wrzucił też do siebie taki statement. Chciałbym przeprosić was widzowie, że zawiedliście się na mnie, widząc we mnie wzorową personę. Nie ma usprawiedliwienia dla mnie i takiego pisania z dziewczynami. Zamierzam pokutować uczciwie, szczerze i zasłużenie. Nie będę się wybielać, przykro mi, że nie możemy tego z Paulinką wyjaśnić we dwójkę, tylko zostałem wplątany w trwającą właśnie trochę jednak inną aferę. Przepraszam. Paulinkę przepraszałem za różne swoje błędy prywatne, to nasze małżeństwo i rozwiązujemy problemy między sobą, ale widzom też jestem winny przeprosiny. I tak jak te wiadomości, które zostały udostępnione, to nie są jakieś mega zwyrolskie i to nie jest poziom polskich youtuberów piszących do 14-latek, ale ludzi najbardziej zszokował fakt, że jednak mając tę żonę, Paulinkę, która często przebijała się na streamach Izaka, no i do tego mieli wspólne dziecko, a dochodziło do takich wiadomości z jakimiś gołdsiarami. Krótko też odniósł się do tego na ostatnim streamie, posypując głowę popiołem. Nie, no tak, no trzeba ponieść konsekwencje swoich działań, na pewno chce się z tym zmierzyć teraz. Z tym czasem. Wiadomo, że słuchajcie, że nie mam jak się tutaj wybielać nawet. No. Jest mi, słuchajcie, smutno, że zawiodłem rodzinę, zawiodłem widzów też. Słyszałem teksty, że biorę udział w jakichś orgiach, to też nigdy nie miało miejsca. Więc na pewno do pewnych rzeczy na pewno się nie mogę przyznać, bo się nie wydarzyły, a do pewnych rzeczy przyznać się trzeba też. No, no i nie zabrakło też kilku śmiesznych donate'ów. Przechodziłem przez to samo i nawet z takiej sytuacji jest wyjście. Wyjaśniliśmy sobie wszystko, wzięliśmy rozwód i jestem szczęśliwy z moją kochanką. Widocznie żona nie była w stanie zapewnić ci tego, czego potrzebujesz. Nie jest ciebie warta. Nie, no dobra, kto to? Większość komentujących raczej nie współczuje Izakowi, no i no, ciężko się dziwić. Ale strasznie śmierdzi mi fakt publikowania tych screenów teraz, kiedy wokół Boxdela kręcą się znacznie poważniejsze zarzuty. I ktoś z Goats musiał o tym wiedzieć, musiał znać te dziewczyny, no i w jakiś sposób doszło do tego kontaktu między Natal Marcoń a Goatsiary. Czy to była próba rozproszenia ludzi inną aferką i czy Boxdel mógł maczać palce we wyrzuceniu Izaka pod pociąg, by odwrócić od siebie uwagę na 5 minut? Nie zdziwiłbym się, natomiast nie dotarłem do dowodów, które by to potwierdzały, a Natal zaprzeczył, że taki był plan. Ja chcę powiedzieć, że jesteśmy ekipą przyjaciół. Z dodatkowych materiałów otrzymaliśmy jeszcze rozmowę telefoniczną między Stewartem oraz Boxdelem mniej więcej 2 tygodnie zanim wybuchła Pandora. I generalnie nic z niej nie wynika. Słychać tam tylko, że Boxdel tak pali Jana, że on niby nic nie wie, no bo w końcu nie trzymał się ze Stew. My wiesz, my nie byliśmy jakoś tak blisko też chyba, bo ty miałeś ten TeamX, ty się zaszyłeś też na tym strychu, ciężko się było też z tobą kontaktować, bo ty byłeś, wiesz, taki hermetycznie zamknięty, nie? Ja nie wiem, czy wiesz, czy ktoś we mnie na przykład nie wpierdol się, że ja jako gość, który na przykład by coś wiedział, a ja nie wiem nic, no bo przecież wiesz dobrze, że ja nic nie wiem. Sytuacji. Ewidentnie pod nagranie próbował jakoś się wybielać, natomiast nic z tego nie wynikło, no bo Stewart gadał przez ten telefon jak poparzony. I było to książkowe mówienie tak, by nie powiedzieć nic. Czy ty jesteś w stanie mi zapewnić, stary, że u ciebie nie doszło do żadnej akcji z jakąś nieletnią, bo no, ja już powiem, no do głowy stary. Ale co w ogóle się dzieje, że tak, w sensie to jest jakoś orkiestrowane całe to, ta akcja? No nie, stary, ja to wiesz, ja się sam pytam po prostu. Nie jest zaplanowane, stary, ja po prostu sam nie wiem, o co chodzi. Ja nie robię żadnej akcji na ciebie, ja nie chcę po prostu wiedzieć, czy coś było na rzeczy, stary, po prostu ja jako ja, bo to jest dla mnie ważne, stary. Ja rozumiem, ale jakby dalej nie odpowiedziałeś mi z tą sytuacją, w sensie no z... która, myślę, że wiesz, o co chodzi. W sensie, że coś z tym będzie? Pojawiły się też screeny z jakiejś starej grupki z ziomalami Boxdela, gdzie po tym pierwszym wywiadzie Oli prosił o wszystkie brudy, które na nią znajdą. Pisał też, że to jest atencjuszka i żeby nic na tym nie zyskała. Jestem w sumie ciekaw, co sobie myśli teraz Ola, która stawiała się za Michałem murem. Co prawda
Nie za darmo, ale jednak. Prawie tydzień po filmie Wardęgi Bogzel wyłonił się ze swoich okopów oraz zapowiedział bombę nuklearną na swoim stories. A koledzy Bogzela typu Amadeusz Ferrari albo na przykład menadżer Dubiela wrzucili na stories wiadomość, którą Bogzel miał im wysłać, czyli: idę po wszystkie głowy, które dopuściły się największego spisku w historii polskiego internetu. Spokojnie, Michał, tutaj żadnego spisku nie było, po prostu zostały pokazane twoje zwyrolskie wiadomości do nieletnich. To zapowiedź końca branży firkwajtowej, którą stworzyłem. Przygotujcie się na jedną z pięciu części nuklearnego uderzenia. Na start Wardęga. No i tutaj już się trochę dowiedzieliśmy o jego intencjach. Oprócz oczywistego ataku na Wardęgę, no to jednak zaskakujący jest aspekt końca branży firkwajtowej. To wprost możemy interpretować jako również atak na Fame MMA. No jakie tutaj opcje ma Bogzel? Sprzedanie się na swoich wspólników z Fame, z którymi współpracował od 6 lat. Obnażenie krzywych praktyk federacji, w której w sumie sam brał udział, no i sam poniekąd z nich korzystał. Trochę nie rozumiem, jak on chce do tego podejść. Wstawiał też te storki, że on idzie po wszystkich i zaśpiewał piosenkę, że la la la, olbrzym idzie. No i chłop robi sobie z tego gierkę, jakby to była jakaś kolejna gówno internetowa drama. A prawda jest taka, że wyszedł w jego kontekście syf z nieodpowiednimi wiadomościami do nieletnich, pojawił się aspekt gangsterki, przekupstwa ofiar, skrajnej fałszywości do bliskich osób, a ten se kuźwa śpiewa i próbuje robić z tego jakąś telenowelę. Żałośnie to wygląda. Przydupa z Bogzela wrzucał też te wielkie zapowiedzi a la jestem w szoku, znam dobrze branżę, ale się tego nie spodziewałem. Największy plot twist polskiego internetu, apokalipsa karier. No tego była masa, no i wiadomo, najniebezpieczniejszy jest człowiek, który nie ma niczego do stracenia, a Bogzel jedynie co może teraz zrobić, to pociągnąć za sobą w dół kogo tylko może. W opisie na Instagramie dowiedzieliśmy się, że jest ex-włodarzem Fame, ale w serii wierzycie, że on wystrzeliłby jakąś niekontrolowaną petardę federację, za którą stoją tacy sponsorzy i że ktoś by go nie odwiedził albo nie dogadał się za pomocą perswazji? Cała ta akcja według mnie będzie w 100% skonsultowana z Fame, a Bogzel z Ferrarim zaraz odpalą swoją federację, która i tak była planach. Nie wierzę, że ten film będzie końcem branży Freakfight, nie wierzę, że będzie to niszczyciel karier i tutaj mogło dojść do sporego przestrzału i sztucznego nahypowania filmu, co tylko nałożyło ogromną presję i oczekiwania widzów, no ale przynajmniej takim zwodzeniem napędza sobie cyferki na Instagramie. Ale kto wie, może rzeczywiście jest tam coś istotnego. Z dodatkowych wątków to Bogzel wczoraj zarzucił Wardędze na Insta Stories, że druid niby miał nagrywać swoją partnerkę, gdy ta do niego dzwoniła. Pamiętam, jak byłem w szoku, kiedy w ambasadzie zadzwoniła do Wardęgi Monika, jego ówczesna partnerka, on zamiast odebrać, najpierw wyciągnął dyktafon, odpalił nagrywanie, a dopiero później nacisnął zieloną słuchawkę. Czyli już wiem, w jakim kierunku będzie szedł Bogzel, w kierunku kompletnych kłamstw. Czyli idzie tam całkowicie w kierunku farmazeusza. Nie pokazał na to żadnych dowodów, a Wardęga stanowczo temu zaprzeczył. Było widać, że solidnie się podkupił. Właśnie tego się obawiałem, że będzie obrzucał i walił ściemy, nie? I na pewno jakbym nagrywał kogoś, to bym jeszcze przy tobie, Bogzel, pokazywał, co mam do nagrywania i przy tobie nagrywał rozmowy, nie? Żebyś ty miał brudy, jesteś naprawdę, jak już wymyślasz ściemę, to przynajmniej niech to ma ręce i nogi. Ej, strasznie to jest przykre, nie? I jasno dał znać, że jeszcze będzie coś wyciągać na Bogzela. Ale pomogłeś mi właśnie podjąć ważną decyzję. Pomogłeś mi podjąć bardzo ważną decyzję. Jak w końcu Bogzel opublikuje swoją odpowiedź, to wszystko wam omówię, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. A po więcej newsów wpadajcie do Napięści, Plotkar oraz Votum.